Przyjechaliśmy na ekskluzywne zakupy naszym Jeepem, zamknęliśmy naszą karocę i teraz pójdziemy do najtańszego supermarketu w Turcji. Naszym supermarketem w Turcji jest BİM i pokażę Wam właśnie, jakie są ceny takich podstawowych produktów w BİM-ie. Ja już kiedyś to pokazywałam, natomiast wiecie, to już było kilka miesięcy temu, więc zobaczymy, czy te ceny mocno się zmieniły. Możecie też dać znać właśnie, jakie są ceny w Polsce, więc idziemy. Teraz tak, mamy taką najtańszą kawę za 29 lir turecką, ale my mamy właśnie też taką i to jest lepsza, takiej lepszej marki. To tą wybierajcie, jak kupujecie turecką kawę w Turcji. 46 lir. Jeśli właśnie chodzi o herbaty, no to są różne, takie duże herbaty. Tyle lir. Taka. Jeśli chodzi o pieczywo, to słuchajcie, taki chleb średniej jakości 28 lir. Taki tostowy 27,50. Tutaj mamy taki za 17,50. Takie bułki bardzo złej jakości 30 lir. Jeśli właśnie chodzi, tutaj mamy, patrzcie, takie właśnie chlebki, za które to jest chyba to 37 lir. Najtańszy chleb w Turcji to jest 10 lir i on tak wygląda, to na pewno kojarzycie, właśnie to jest taki chlebek. Tutaj mamy troszkę taki większy, duży chlebek, 20 lir. 2 kg tutaj dżemu mamy za 139 lir i tutaj są różne dżemy. Tutaj jest mniejszy dżem, ile ma? Kilogram za 64 liry. Taka kawa Jacobs 100 lir. Tutaj mamy na przykład tahini 94 liry. O, taki syrop pekmez, wiecie, to jest, nie pamiętam co, napiszę Wam, bo nie wiem. I taki duży za 54. O, tu mamy takie wiadrze tahini za 145. Widzicie, tutaj jest też dużo hałwy, nie wiem jaka jest ta hałwa, nie jadłam, 54. Jeśli chodzi o olej, to 195 lir. 5 litrów, taki duży. Jeśli chodzi właśnie o 2 litry, no to 87,50. Jeśli chodzi o oliwę, to tu mamy jakieś litr oliwy 249 lir. No, a taka duża na przykład oliwa, patrzcie, taka w BİM-ie 2 litry 445 lir. 5 kilo cukru, takiego widzicie dużego, chyba z buraka, no to ile kosztuje? 145 lir. 2 kilo mąki 34,50 takiej, a tutaj mamy 5 kilo takiej za 79,50. Bardzo dobre są te ciastka, 47,50. Tutaj są właśnie takie różne, ale pani krzyczy, Lupo, właśnie, ej, to Lupo, ono jest też w Polsce, wiecie, w Lidlu, tutaj 41,50, takie są słodycze na przykład, bardzo też fajne, 28,50, właśnie Turcy lubią takie, wiecie, cukrowe sandwich, to się nazywa, 22,50, w ogóle wszystkie te ciasteczka, widzicie, takie ciasteczka na przykład dobre są, one są właśnie z tej firmy Eti, Eti to jest, wiecie, tureckie i to 21,50. Chicken 180 is last thing. Potato yogurt. Jeśli chodzi właśnie tutaj o mięso, to jakieś koftę 159 lir. Wiecie co, tu jest dużo mięsa, ile na przykład patrzę, ile kebek, patrzę, gdzie jest, wiecie co. Dobra, to kurczę, gdzieś będzie to 190 lira, tak mi się wydaje. Ale co Wam chcę pokazać tutaj, to nie jest mięso, a przyprawy. Spójrzcie, tutaj są przyprawy, takie standardowe. Kminek, pieprz, czerwona papryka. I spójrzcie, one są naprawdę bardzo tanie, dlatego że na przykład, nie wiem, biber, no to to jest to nie jest papryka, tylko to, a może być i papryka. To z biber, to jest ta.
I ona, słuchajcie, 27 lir, to kosztuje nic. A wiecie, ile tego jest tutaj? Tego jest aż tutaj 100 gram. Ja kiedyś porównywałam, że właśnie przeprawę w prymacie to jest chyba 10 gram. Więc tutaj na przykład macie nanę, to jest mięta. No to za 9,50 liry, za tyle złotówek macie taką dużą miętę. A mięta akurat 30 gram, ale właśnie bardzo dużo dobrej. Czerwona papryka, kminek, właśnie tymianek bardzo dobry. Naprawdę fajne są te przyprawy. Tutaj jeszcze co mamy? Sezam. I widzicie, to jest wszystko w takich cenach. Są również w Bimie, bardzo dużo jest oliwek. 79,50, takie 400 gram oliwki. Nie wiem, nie jadłam. Wiecie, bo my tylko bazarowe kupujemy, ale naprawdę jest bardzo dużo. 49,50 takie oliwki. 99,50 takie oliwki. Naprawdę wybór. Tu są w ogóle, patrzcie, takie duże słoiki za 215 lira. Pamiętam, pokazywałam. Bardzo dobre są te lupo. Jeśli chodzi o nabiał, to my tak mało jemy takiego sklepowego nabiału, ale jakiś taki serek, ile tutaj jest? 500 gram, 129 lira. Co tu mamy? Margarynę zwykłą, 14 lira. Tutaj też jest jakaś margaryna, jakiś tłuszcz. Słuchajcie, tak wygląda masło. I to masło 119 lira. Ile gram? 350 gram. Cheesecake jest lahmacun na chyba. Tak, to idziemy. Tutaj są mrożonki. Spójrzcie, bardzo dużo właśnie jest mrożonek. I tutaj, czekajcie, bo po prostu czasami ciągnie, że jest... Że są nawet kurczaczki KFC. Ile to KFC? Cheesecake jest 115. Aha, i tutaj cheesecake to jest sernik 115 lir. A 145 to są te KFC, takie boksiki. A tutaj patrzcie, macie serniki takie. To pewnie one są mrożone, więc jakoś do odgrzania. No ale też możecie zjeść. To czekaj, jeszcze tu chciałam pokazać, patrzcie co tu jest. Tu jest na przykład taki deser kunefer. Na pewno to kojarzycie, bo to jest taki, wiecie, ciągnący się, który właśnie daje się do zamrażarki i to kosztuje 39,50. Możecie sobie na ciepło zrobić. Są takie właśnie fajne bureki. Ile ten burek kosztuje? Niedużo. Tutaj są jakieś pizze 69,50. Tutaj patrzcie, taki burek jest. Widzicie, to się wkłada do piekarnika i burek 59 lira. Są również lahmadżuny zamrożone. Widzicie, to właśnie te takie cienkie placki i ten lahmadżun kosztuje ile? 109 lir. Tutaj co? Widzicie takie różne właśnie na ciepło, coś tam serek w środku, jakieś burki. 29 ten burek, tutaj jest jakiś za 44,50. No, co tu jeszcze mamy? Tutaj są lody różne, też mają jakieś swoje firmowe, to mniej więcej takie ceny możecie sobie właśnie zobaczyć. Mają również takie tutaj pakowane albo jakieś tanie lody, no to też niedużo kosztują takie ceny. A spójrzcie, tutaj są takie tureckie lody i to będą takie, które się bardziej ciągną i takie lody już kosztują tu niedużo też, no bo 90 lir, a wiecie, to są właśnie te takie, one się nazywają marasz i jak będziecie w Turcji kupować lody, to patrzcie, żeby właśnie były marasz, czyli te z koziego mleka. Są również tutaj takie mrożone manti, to są tureckie pierożki, wiecie co, jakieś nuggetsy, nawet takie hamburgery dają, jakieś takie kufty, kotleciki, no to równie, to też różnie, kufte 205 lir, jakieś inne kufty 100, nuggetsy 85. Co jest jeszcze tutaj dobre? A, chodźmy na desery, bo tu są dobre desery w Bimie. Tutaj są desery. Ja lubię, dlatego że to są takie desery, wiecie, mleczne, tureckie. I kazan dibi to jest pierś kurczaka. To w ogóle też możecie w restauracji poprosić. To jest taki deser budyniowy właśnie na mleku. Tutaj jakiś jest profiteroles. To jest jakiś francuski deser. Aha, ile to? To 19,50, to 23,50. Tutaj też mamy jakiś taki deser. Tutaj sutlacz, mój ulubiony. To... 19,50. To jest jakieś cypryjskie jedzenie.
cypryjskie z Cypru. 21,50. Activia, jeśli jecie, 55. Tu są jakieś też jakieś jedzenie, 21,50. Ayran, taki właśnie ayran, jakbyście chcieli do picia pojedyncze małe, 6 lir. Duży ayran, 35 lir. Jogurt, my kupujemy takie duże jogurty, chyba nawet takie. I słuchajcie, taki duży jogurt, on ma aż tutaj 300, czy, nie 300, tylko 3000 gram, 3 kilo, czyli tutaj 89 lir. Taki jogurcik, który ma, on jest chyba 2,5 kilo, nie, nawet ten jest 1,5 kilo, 53. No, jakieś wiecie, takie margarynki 21, tutaj jakiś serek 49,50. Widzę, że sam wziął tutaj ten basmanti, bo tak mi posmakował ryż basmanti, pycha jest. A właśnie, i teraz chcemy kupić też środki czystości. Tak, ten, ja ten miałam. Ja biorę ten najtańszy płyn do płukania i jakiś proszek do prania, nie wiem, który dobry. Który dobry? We had Ariel. Słuchajcie, tu są takie tanie proszki do pieczenia, miałam mówić, nie, do prania, no to nie wiem ile tutaj jest, 8 kilo za 325, tutaj jakiś jest taki 5 kilo za 215, a i no takie ceny, nic nie używaliśmy, to nie wiemy, czy coś kupić, bo się nie znamy na tych proszkach, teraz mamy jakiś persil czy coś, no ale ten płyn weźmiemy, to już znam, tutaj... Tutaj jakieś tureckie mydło, 46,50, to jest takie, wiecie co, mydło, takie intensywne tureckie, że wiecie, ona na przykład tak w hamamie pachnie takim mydłem. Właśnie też ta firma Dalan, to jest taka turecka, mają różne takie mydełka, 72,50, tutaj jakieś takie, jakieś cify. Ilość w Turcji, powiem wam, takich właśnie dr Edgar bardzo dużo produkuje rzeczy na Turcję, takich innych, widzicie, krem chantilly, to jest, nie pamiętam po polsku, tutaj słuchajcie, jakiś taki krem, czekolada, sos, po prostu są zupełnie inne, wiecie, takie produkty w Turcji dr Edgara, Nesquik, tutaj krem chantilly, bardzo dużo, słuchajcie, słodycze, normalnie tu można dostać w Turcji cukrzycy jak nic. Podobno z tyłu jest Hanusia, taka jak w Biedronce, idziemy zobaczyć, czy rzeczywiście... A, jeszcze ryż wam nagram, bo nie nagrałam ryżu, ile kosztuje. Tutaj co mamy? Jakiś też dżemik 53, tu właśnie z tego ekmek. Widzicie, dużo oni takie, jakieś krem chantilly. Wszystko takie jest inne tutaj w Turcji. O, tutaj są te ciastka. Jezu, jak Turcy lubią takie właśnie ciastka. A tutaj jest jak Hanusia. Ja się śmieję jak Hanusia, ale są też takie u nas ciasta w Biedronce. To znacie, nie? Co tu jeszcze dobre? Ale wszystko dobre, ale ja chcę jeść, ale nie mogę, bo dlaczego, że wszystkie nie jest zdrowe. Naprawdę nie jest zdrowe. Pamiętać inne wideo. No, jaki jestem bywał gruby, nie? Husajn był bardzo gruby, ma dużą koszulkę, teraz jest bardzo chudziutki. Słuchajcie, hurma, to są dektyle, wiecie? I tutaj są na przykład takiej bardzo dobrej jakości. 89 lir, bardzo fajny pomysł, żeby sobie kupić. Wiecie co, no różne są tutaj, takie cuda, że nie wiem na co patrzeć. Pirinç, to jest ryż, 185. Patrzcie, 5 kilo ze 185, nie? Co tu, jakieś czekoladki, cuda na kiju, wiecie? Co? Jakiś nuga. Co to jest nuga? Nie wiem. Marka może. Aha, marka Bima. Nie, może być. Jakieś takie dla dzieci. O Jezu, dzieci to wam tutaj cukrzycy dostaną, też lupo. Te lupo są w Lidlu, to mówiłam już, że są właśnie lidlowskie. Jakieś takie Ulker, to też jest taka marka turecka, słodycze. Ten bardzo stary, 30 lat jest. Stara marka, nie? Mleko na przykład 37,50, też fajnie. Organiczne. No. Organiczne jakieś, no bo drogie. To słuchajcie, jeszcze makaron na szybko. Taki makaron 20,75, 21, 21, 10. Wiecie, o takie cieniutkie to pewnie za 10, takie coś pewnie za 20 lir. To tak tylko przelecimy, wam pokażę. Też Turcy jedzą taki gotowy makaron. Wszystko takie jak u nas 20,75. Tutaj jakiś taki spaghetti.
Kofi. O, a właśnie, to jest no food cieciorka. 1 kg tu macie i 79,50. Tutaj jakiś inny no food taki kosztuje 47,50. Tutaj 59 kg fasolki. To jest zielone, wiecie co, ja nie wiem, merdzimek, ja tylko wiem, 59. Tutaj jest czerwony merdzimek, ciecierzyca, nie, to nie jest ciecierzyca, nie pamiętam, 32. Słuchajcie, kasza bulgur, kilogram takiej kaszy bulgur kosztuje tutaj 18 lir, bo wiecie, oni mają różną, mają, patrzcie, taką drobną kaszę bulgur, ale też taką grubą kaszę bulgur, no, bo to zależy, do czego się używa. Jeśli chodzi o ryż, ryżu mają strasznie dużo. Rice for eating and this is for soup. Ja dalej nie rozróżniam, co jest do jedzenia, co jest do zupy, ale tego ryżu, słuchajcie, jest strasznie. Jest również właśnie taki jaśminiowy, to też u nas jest. No to te ryże różne, 41, 27, 39. Jeszcze tutaj lody, no to są różne ceny, my nic nie jemy, ale jest algida. Jest tu dużo algid, a jest kartę do... Ile ma? 170, ale cała paczka chyba, nie? Jeden. 170? No bo tutaj są tylko w paczce. A to w paczce takie 170 lir. Yes, we can even record what we bought and how much. Wyszliśmy już z Bima i kupiliśmy trochę rzeczy takich podstawowych, co nam brakowało w domu. Tutaj są jeszcze obok inne supermarkety i też nakręcimy ceny i trochę porównamy. Ale tak od razu wam powiem, że Bim jest najtańszym supermarketem i taniej nie ma. Te ceny w Bimie są naprawdę bardzo niskie. Oni często też mają jakieś kampanie, że sprzedają na przykład, wiecie, lodówki, jakiś sprzęt elektroniczny i to jest też naprawdę bardzo tanio, więc można właśnie śledzić promocje. To tak na szybko, Paragon 488 lir. I już wam pokazuję, co mamy i co właśnie kupiliśmy, za ile. Duży jogurt kupiliśmy za 109 lira. Turecką kawę za 29,50. Ziemniaczki za 11,79, jakiś kilogram. Tutaj jeśli chodzi właśnie o ryż. Basmati ryż 2 jest. Dwa ryże po... 105,50. Dwa ryże 115 lir. Bilicz bonfile. Kurczak 87,75, takie małe opakowanie. I tutaj co jeszcze jest? Aha, serwetki takie. Dwa serwetki dla psa. Tak, takie wilgotne. Tak. Po 45 lira. I ten. Właśnie płyn zmiękczający do prania 90 lira, taki duży, ten właśnie różowy. No to za wszystko 488 lir. Nie wiem, jakie są ceny w Biedronce, czy jest taniej, czy jest drożej, ale właśnie, no mówię wam, Bim jest naprawdę najtańszy, kupicie wszystko to, co potrzebne. Mają również mięso, mają bardzo dużo właśnie nabiału, słodyczy, ryżu. Jeśli chodzi właśnie o ryż i to wszystko, to też najtaniej i zawsze jest w Bimie. Natomiast są jeszcze inne markety i to już zobaczycie w kolejnym odcinku. Słuchajcie, prawie był wypadek. No właśnie tak jest w Turcji, że jest straszny chaos na ulicach. Wiecie, wszyscy jadą na zakupy do Bima i się dzieje. Tylko idę do Bim albo A1 101. Jeśli nie ma mój produkt, ja idę do tutaj, albo pierwszy zawsze Bim. No to tak, jeśli mój mąż mówi, że najlepiej jest w Bimie, to słuchajcie, najtaniej i najlepiej jest w Bimie, także tak. Bardzo polecamy. Tak.